Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Rozliczanie Kosztów Usług Turystycznych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podatek od towarów i usług to podatek od wartości dodanej. Podatek pośredni pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami. Podatek obrotowy, którego konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. W praktyce oznacza to, że zawarty jest on w cenie zakupu produktu bądź usługi obciążającej nabywcę. Twórcą koncepcji tego podatku był niemiecki przedsiębiorca Karl Friedrich von Siemens, który w swoich pracach z 1920 roku wyłożył jego ideę, ale powszechnie za twórcę VAT uważany jest francuski ekonomista Maurice Loré. Obecnie w Polsce podatek VAT jest regulowany przez ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, dziennik ustaw z 2004 roku nr 54, pozycja 535. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest marża pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przez marże rozumie się różnicę między kwotą należności płaconą przez nabywcę usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników, np. usługi obce dla bezpośredniej korzyści turysty. Podstawa opodatkowania równa się marża minus kwota podatku. Usługi dla bezpośredniej korzyści turysty to te, które przedsiębiorca nabywa od innych podmiotów, a są one składnikiem oferowanej przez organizatora turystyki imprezy turystycznej. Do najczęściej kupowanych usług obcych należą transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. W przypadku usług turystycznych nie ma znaczenia, kto jest nabywcą, jeśli przedsiębiorca świadczący usługę ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju. Działa na rzecz swojego klienta we własnym imieniu i na własny rachunek. Prowadzi ewidencję, z której wynikają kwoty wydane na nabycie towarów i usług od innych podmiotów dla bezpośredniej korzyści turysty. Nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W wymienionych przypadkach podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. Także w wystawianych przez siebie fakturach VAT nie wykazuje on kwot podatku. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.